Scena 2, ujęcie 3. I akcja. Ale ty nie rozumiesz, przecież ja cię kocham. Czego ty chcesz więcej? Ty nie rozumiesz. Chcę czegoś, czego nie możesz mi dać. Wolność, odwaga, szaleństwa, emocje, które nie masz w sobie. Dobrze, w takim razie odejdź. Odejdź na zawsze, rozumiesz? Scena 3, ujęcie 4. I akcja. Ależ Ryszard, przecież ja cię tak bardzo kocham. Dlaczego chcesz ode mnie coś więcej? I więcej? I więcej? I więcej? Agato, to ty jesteś w błędzie. To ty nie rozumiesz. Ja chcę coś więcej. Ja chcę żyć. Ryszard, łamiesz mi serce. Podążasz ścieżką, którą ja nie mogę podążać. Przez Obi-Wana? Co? Cięcie. Słuchaj, kadry od pasa w dół i będzie okej, dobra? Okej, spoko. Okej. Najeżdżasz z amerykańskim, potem się przestaw. Tylko nie mam osi. Barwowa mieszana. Może daj tak z 5-200 kelwinów. Sama osiem, jasne? A to ja nie mogę na auto? Dobra, słuchaj, a tutaj to wklej jakiegoś, nie wiem, mema z Quake'a albo z 9gaga. Wiesz co robić. Niech to kipi energią, żeby młodzieży się podobało, okej? Okay? Okej, okay, jasne. Super. Monisiu, a co to jest? No, mem, troll face. Czemu on taki pomarszczony? No bo to taki mem. Mem? Mem? Dobrze mówię? Mem? Prawie dobrze. Okej. Okay. A są jakieś inne memy? Ale jestem głodna. Catering na plan, pani Agatka jest głodna. Wow. Kto pozwolił znoszenie jedzenia na plan? Sanepid! Panie Ryszardzie, jest pan światowej klasy specjalistą felinologiem. Gdzie leży źródło tej pasji? Skąd fascynacja właśnie tymi zwierzętami? Niech pan opowie nam swoją historię. Pani redaktor, zaczęło się to 27 lat temu, gdy mój dziadek zabrał mnie do warszawskiego zoo na pracę. Ach, co to był za dzień! Panie Ryszardzie, jest pan światowej klasy specjalistą felinologiem. Gdzie leży źródło tej pasji? Skąd fascynacja właśnie tymi zwierzętami? Niech pan opowie nam swoją historię. Lubię koty. A od jak dawna pan lubi koty? Od zawsze. Aha. Powiedziałam pani, że kurier nic nie zostawił. Ale za kogo ty mnie masz, babo? Czy ty wiesz w ogóle, z kim rozmawiasz? O Boże! O Boże! To jest pani Monika! Tak, Monika z telewizji śniadaniowej na kolana. Powtarzam pani, że kurier nic nie zostawił. Ale za kogo ty mnie masz, babo? Czy ty wiesz, z kim rozmawiasz? Nie. Na pewno? Nie mam pojęcia. Ale ja pracuję w telewizji. Ale ja nie mam telewizora w domu. Milenialsi. Dobrze, zespole, nasze spotkanie. Jakie macie pomysły? Ja mam takie pomysły, słuchajcie. Więcej. Ja bym prosił o więcej muzyki. Dobrze, zespole, nasze spotkanie. Macie jakieś pomysły? Ktoś?
Ja, panie prezesie, mam. Mów. Widziałam gołębia. Jakiego gołębia? Dużego. To jest dobre. Robimy materiał. Plaga dużych gołębi. Monika, spójrz. Monia, tutaj. Pięknie wyglądasz. Uśmiech. Pięknie dzisiaj wyglądasz. Teraz w lewo. Ale halo. Tu jestem. Ale ja jestem gwiazdą. Ja grałam sklepikarkę w D jak dom. Halo. Popularność jest upierdliwa, czy pomaga ci tak na co dzień? Oczywiście jestem wdzięczny za to, że ludzie to oglądają i nas wspierają. I to jest fajne, bo możemy dalej pracować, mamy wtedy motywację i tak dalej. A no, czasem się zdarza, że nie chcę za bardzo, bo nagle mnie zatrzyma jakaś mega duża wycieczka idąca przez Nowego Światu, czy tam gdzieś tam na mieście. Ja muszę się zatrzymać i wszystkich dać autograf. Panie Grzegorzu, tak. Pan to motyw przewodni pana filmu Antropologia. Antologię. Tak. Ile pan wyciska na klatę? Nie pamiętam. A lubi pan banany zblendowane, zmiksowane w koktajlach? Lubię banany, ale... A był pan kiedyś w kosmosie? W kosmosie... Nie miałem okazji być w przestrzeni kosmicznej nigdy. A, nie. Wszystko w porządku? Tak, tak. Tak jak widzicie, byłem gościem na kanale Studio Team Bark. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek ze mną, oczywiście wbijacie tutaj albo w link w opisie. Pogadałem z Jasiem o Polsce i oglądaliśmy różne śmieszne filmiki. Także jeśli wam się podobał odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i będziemy szczęśliwi. Bye!